Dzień dobry, Agnieszko, nowa dyrektorka Biblioteki Publicznej w Pińczowie. Skąd taka decyzja? Z chęci rozwoju, z chęci wykazania, że jeszcze są rzeczy, które, że tak powiem, mogłabym robić i chcę robić, i takiej energii, poczucia takiej nowej energii i nowej chęci do działania. Wszyscy Cię znamy w naszym regionie jako pracownika Domu Kultury, i to bardzo aktywnego. Jeden z głównych filarów, oprócz pani dyrektor Senderowskiej, to Twoja osoba. Tak, tak. Dom Kultury to był mój drugi dom, tak naprawdę przez 19 lat. Wszystko, co nauczyłam się, wszystko, co osiągnęłam, jakie umiejętności zdobyłam, to tak naprawdę właśnie w Domu Kultury. Praca, zostawiam Dom Kultury nie z lekkim sercem, ale czuję tak wewnętrznie, że właśnie potrzebowałam zmiany i że to był ten moment na tą zmianę, i dlatego też tutaj jest. Praca bibliotekarza w dzisiejszych czasach, a wiem, że takie doświadczenie w Twoim życiu już było, jest bardzo trudna, bo dzisiaj doba słynnych smartfonów, tak komputerów. Tak. Jak dzisiaj przekonamy młodych ludzi, no, może starzy mają przyzwyczajenia, do książki? Powiem szczerze, w moich planach, tak sobie myślałam, jak to będzie, jak już zostanę dyrektorem, jeśli zostanę. Wiem, że muszą być takie dwie ścieżki rozwoju biblioteki. Ta tradycyjna, którą należy kultywować i rozwijać, czyli faktyczne spotkanie z książką, ale gdzieś obok tego musi rozwijać się ta druga ścieżka, czyli ta, którą, że tak powiem, serwują nam czasy. Więc myślę, że właśnie wyjście z e-bookami, z audiobookami, zachęcenie ciekawymi spotkaniami i jakoś udostępnienie też księgozbioru online, myślę, że małymi krokami przekona młodych ludzi, którzy, no jak wiemy, wszyscy spędzają ten czas właśnie w komórkach, i ja bardzo chciałabym, żeby małymi krokami odrywać ich od tych smartfonów, żeby zarzucić taką sieć, chęć do czytania, do czytania książek, do spotkania z tą książką. Tutaj może ciekawe spotkania, może tworzenie, może kiedy młodzież sama stworzy coś fajnego związanego właśnie z książką, czy takiego właśnie audiobooka, czy e-booka. Poczują tą właśnie chęć do tradycyjnych książek. I myślę, że jeszcze na tym, to jest tak naprawdę pole nieodkryte, i ja bardzo, bardzo chciałabym tutaj móc coś działać. I też tak myślałam, że może wyjście do czytelnika z wypożyczeniami, z książkomatem. No zobaczymy, pomysłów jest troszkę. Ja na początku chciałabym tak przyjrzeć się tej pracy tutaj, która jest robiona, bo to jest też dobra praca tak naprawdę. I małymi krokami będziemy, że tak powiem, działać i troszeczkę wprowadzać jakiś takich nowinek. Zajęłaś miejsce po Joli Opoce. Tak, po Joli. Poprzeczka wysoko, tak, postawiona. Jak wysoko się widzisz dalej? Kontynuacja, własne pomysły? I tak, i tak. I chciałabym taką drogę obrać, bo pani Jola robiła dużo fajnych rzeczy, dużo dobrych rzeczy dla czytelników, dla poziomu czytelnictwa w naszej gminie, i na pewno kontynuacja i rozwijanie, czyli no nie byłabym sobą, gdybym czegoś od siebie nie dodała, więc jakieś innowacje, nowe pomysły. Zespół jest tutaj, że tak powiem, już widać, że panie są bardzo otwarte na nowe pomysły, czy też czytelnia dla dzieci, czy dla dorosłych. Także myślę, że kontynuacja i rozwój. Tak. Biblioteka to nie tylko ten budynek, ale to też dosyć pokaźna grupa ludzi do zarządzania. Tak.
Tak, jest to wyzwanie, ale myślę, że te doświadczenia, które mam, które zdobyłam właśnie w Instytucji Kultury w Domu Kultury w Pińczowie, pomogą mi właśnie na stworzenie zespołu, na scalenie zespołu. Zobaczymy, tak naprawdę mówię, ja w tym momencie bardzo chciałabym zobaczyć, jak funkcjonuje ten zespół tak od środka, bo wiadomo, my się tutaj znamy, ale tak od środka zobaczyć, jak funkcjonuje, jakie są jego mocne strony, co jest do poprawienia, może nad czymś musimy popracować. Także ja po prostu przychodzę z głową pomysłów i naprawdę z dużą chęcią do działania i z wielką pokorą, bo wiem, że to jest duże wyzwanie. Z Twoim ogromnym doświadczeniem w kulturze, w kontaktach z różnymi urzędami, z samorządem i wyżej, projekty i tak dalej, no to tutaj ścieżka Twoja jest bardzo łatwa, chyba właściwa osoba na właściwym miejscu. Bardzo bym chciała, żeby tak za parę lat można było powiedzieć, że jestem właściwą osobą na właściwym miejscu, bo przychodzę tutaj tak z pełną energią do działania i z chęcią rozwoju tej instytucji. No przede wszystkim no, gratulujemy Ci tego wyboru. Myślę, że no, to co tu powiedziałaś wcześniej, no to gwarantuje, że ten kierunek działania biblioteki będzie utrzymany i rozwijany. Co Ci życzyć na jutro? Spokoju i już tak, żeby mnie stres odpłynął, bo dzisiaj to taki ważny dzień, taki bardzo stresujący, emocjonalny i po prostu spokojnej pracy, wykonywania po prostu dobrej roboty. To jeszcze raz gratuluję w imieniu własnym i wszystkich naszych widzów tego awansu, bo to awans przecież, tak? To już stanowisko dyrektorskie. Czekamy na pierwsze inicjatywy. Do zobaczenia. Ja bardzo dziękuję za miłe słowa. Od jutra biorę się do pracy i po prostu myślę, że będzie nam się jeszcze miło współpracowało i będziemy się widzieć na wielu tutaj takich spotkaniach czytelniczych, imprezach. Ja bardzo chciałabym też współdziałać z innymi instytucjami, które są i razem robić fajne rzeczy dla naszego regionu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.